Siemano, siemano! Za Kolników TV otwieram bardzo serdecznie drzwi do kolejnego materiału na totalnych dramaturgach. A dzisiaj was zapraszam już na 9 odcinek z interesujących sipów totalnie po raz dzisiaj troszeczkę mniej, ale też dosyć ciekawe będą. Na sam początek będzie to sip Chris X Blaney. Pamiętacie, jak Chris McClay prowadzący totalne porażki był osobą dosyć spokojną w pierwszym sezonie. Potem od sezonu trzeciego stawał się coraz to bardziej wredny, sadystyczny. Zakaził wyspę, to mała nakład toksycznymi odpadami. Potem się zleczył nad uczestnikami, a wyspy Pakite chciał zostawić uczestników na pastwę losu, żeby jedna z uczestniczek dosłownie każdego pomordowała. Sami pamiętacie, z drugiej strony mamy Blaney, można powiedzieć prowadzącą programu Polowanie na Gwiazdę, potem prowadzącą przez chwilę podsumowania. Jakbym widział ten ship, ten związek, patrząc na charakter obu można powiedzieć postaci, patrząc na to, jak się zachowywały w poszczególnych sezonach, czyli mam tu na myśli Blaney, która była tylko w trzecim sezonie i specjalniku planu totalnej porażki, patrząc na to, jak Chris się zmieniał na przestrzeni kolejnych sezonów, uważam, że poniekąd by oni do siebie pasowali, ale z tego co wiem, Blaney niezbyt przepada za Chrisem. Chris tak raczej neutralnie jest nastawiony do Blaney, więc co ja na ten temat uważam? Czy ten ship byłby dobrym shipem? Szczerze uważam, że ten ship byłby słaby, bo nie jestem w stanie sobie wyobrazić, żeby Chris i Blaney mogli być na przykład w związku, bo to są postacie tego typu, że no niezbyt do siebie moim zdaniem pasują. Ich historia jest na tyle, powiedzmy, do można powiedzieć podobna troszeczkę pod względem ich osobowości, jak i przebiegu i zachowania, ale Chris na przykład moim zdaniem jest czystym psychopatą, akurat pozytywne słowo ma znaczenie, ponieważ Chris przynajmniej pokazywał to w dosyć fajny i ciekawy sposób. Akurat Blaney jest taką postacią, której nie da się lubić, bo specjalnie została tak napisana przez twórców, żeby każdy ją gardził, więc taki ship, czyli ship Chris and Blaney nie ma kompletnie, moim zdaniem, sensu, więc tutaj temu shipowi daję 2 na 10. Teraz kolejny ship to będzie Gwen i Mal. Gwen i Mal. Co na temat Gwen i Mala uważam jako ship? Mal to oczywiście osobowość alternatywna Majka, który był czystym sadystą, którego chciał dosłownie każdego pozbyć się z programu na wszelkie różne sposoby. Dosyć psychodeliczne, jak i podpadające mocno pod znęcanie się nad danym uczestnikiem programu. Gwen natomiast jest oczywiście spokojną głodką, która jest dosyć przyjazna dla ludzi. Szczególnie w Plejadzie Gwiazd było to widać zmianę charakteru, że była strasznie przyjazna. Jakby to była taka, wiecie, postać, która nie byłaby nawet podobna do Gwen, ale tam to jeszcze jest moja taka, można powiedzieć, prywatna opinia. Na ten temat sądzę, ale patrząc na to, jakby Gwen i Mal mieli mówiąc szczerze, być shipowani w związku, no nie dałoby się tego oglądać, bo to jest Mal jest czystym statystą psychicznie, który lubi się znęcać nad ludźmi, natomiast Gwen jest osobą no dosyć przyjazną, jest mocno zamknięta w sobie, to fakt, ale na pewno nikomu nie zrobiłaby krzywdy, więc takowy ship nie miałby kompletnie w mojej opinii sensu. Uważam, że ten ship jest kompletnie w mojej opinii do niczego. Uważam, że jest na tyle słaby, że no ja pierdzielę. Naprawdę, ten ship jest na tyle słaby, że kompletnie nie ma sensu. Naprawdę, już nawet było widać, jak taki Balt chciał, co chciał zrobić Gwen, no w Plejadzie Gwiazd w 12 odcinku, gdzie dosłownie chciał ją przygnieść gruzem. Oczywiście ze spalonego domku Chrisa McClaina. Naprawdę, to wyglądało dosyć makabrycznie i patrząc na to, jakby odwrócić tą sytuację o 180 stopni, gdy Mal byłby osobą ten, która by z Gwen była. Naprawdę. Chore by to było. Naprawdę, nie chciałbym, żeby takie coś było kanoniczne. Brzmi ciekawie ten ship, ale więcej 3 na 10 tutaj dać nie mogę. Teraz następny ship to jest Alejandro X Zoe, Alejandro i Zoe jako związek. Szczerze? Ciekawy pomysł. Tylko patrząc na to, że Alejandro jest manipulantem, który też, można powiedzieć, podrywał każdą z dziewczyn w programie w trzecim sezonie i potem je wykopywał z programu, i to dosłownie. Mam na myśli między innymi tutaj Leshaunę, Bridget, między innymi te dwie dziewczyny.
patrząc na to, jak podchodzi do Zoe, że uważa ją za głupią w plejadzie gwiazd, że ona nie widzi to, że coś jest nie tak z Mike'em, że on jest malem, no to uważa, że tutaj by ten ship nie miał kompletnie sensu z tego powodu, że no Alejandro może nie to, że nienawidził Zoe, że jakoś mocno jej nie lubi, ale uważa ją po prostu za strasznie słodziutko, głupiutko, taką strasznie głupiutko ją uważał, no, w plejadzie gwiazd. No, było to niejednokrotnie widać po szczególnych odcinkach, że no może nie to, że jej nie lubi, ale było widać, że niezbyt poważnie ją traktuje po tym, jak się zachowuje w stosunku do Mike'a, patrząc, przymykając oko na to, że coś jest z nim nie tak. Potem wiadomo się wszystko odwróciło, kiedy no Alejandro wypadł z programu i wtedy dostrzegła to, że Alejandro miał rację co do Mike'a, że no on nie kontroluje swoich osobowości, że Mike przyjął nad nim kontrolę. Sami pamiętacie, jak najwięcej to oczywiście wyglądało, ale odwrócić sytuację i oni oboje by się polubili, a dalej zakochali się sobie. Ciekawy związek by na pewno był, bo tutaj mamy takiego, wiecie, El Macho, kurde, każdą kobietę wyrywam i mamy taką spokojną dziewczynę, no, do rany przyłóż. No, ciekawe by to wyglądało, ale nie wiem, czy chciałbym, żeby to było w jakiś sposób, jakiś tam sposób kanoniczny. Nie chciałbym szczerze, bo myślę, że nie dałoby się tego zbytnio jakoś oglądać, ale pomysł na siebie jak najbardziej ciekawy, więc tutaj mogę dać ocenę, no, taki średniaczek 5/10, nie będę tutaj jakoś o co zrobił, bo myślę, że miałoby to nawet, jakby to można powiedzieć, sens. I teraz ostatni ship na ten odcinek. Duncan i Zoe. Szczerze, ten ship miałby jak najbardziej sens. Z jednego prostego powodu. Pamiętacie, jak Zoe chciała, można powiedzieć, wzbudzić dobre emocje w Duncanie, żeby przeszedł bardziej na stronę dobra. Po części niby się to udało, bo po wpływie jej drużyny na niego, to stał się, powiedzmy, że dobry, ale to ta dobrość go, można powiedzieć, niszczyła od środka, że stał się potem agresywny i wysadził Willę Chrisa w 8 odcinku Plejady Gwiazd. Ale tak myślę, że Zoe mogłaby go naprowadzić na dobrą stronę, szczególnie po tym patrząc, że miał dwa słabe, nieudane związki. Jeden miał z Gwen, drugi miał z Courtney. Więc tutaj myślę, że Zoe jako taka dobra przyjaciółka mogłaby go wyprowadzić na dobrą ścieżkę. Jakby te ship miałyby sens w kanonie, no mogłoby tak się stać. Nie myślę, że ten ship byłby nawet spoko shipem. Myślę, że to byłoby całkiem okej. Okay. Fajnie zaprezentowane pod kątem fabularnym, jak i scenariuszowym, ale niestety do czegoś takiego nie dostaliśmy. Mieliśmy tylko zajawkę, że są przyjaciółmi w Plejadzie Gwiazd i to przez bardzo krótki okres czasu, bo kto wiecie, jaki był Duncan w Plejadzie Gwiazd. Miotało nim na różne strony pod względem emocji. Dosłownie miotało nim i nie wiedział tak naprawdę sam chyba, o co mu dokładnie chodzi w poszczególnych momentach. Więc tutaj jak można powiedzieć, wina Duncana, że no, potraci dosłownie jakikolwiek szacunek wśród fanów i wszędzie, gdzie tylko się da. Taka jest moja, można powiedzieć, tutaj opinia, ale jakby ten ship wypalił, uważam, że byłby całkiem spoko shipem. Tak jak dla mnie taki, szczerze, 7/10, wiem, pewnie ktoś się dziwi, ooo, tutaj daje 7/10, no ale nawet mi się ten ship spodobał, więc tutaj 7/10 myślę, że zasłużenie. A jakie wy macie, moi drodzy, shipy? Możecie napisać w komentarzach, jak chętnie nawet niektóre z tych shipów wybiorę do następnego materiału, tutaj był Zakolników i życzę wam wszystkiego dobrego, trzymajcie się i cześć, na razie.